Czytam właśnie na, na temat opowieść o tym, jak genialny pomysł w swojej prostocie zrealizował youtuber y, Krzysztof Wojtowicz. Otóż postanowił on przepytać mieszkańców Krakowa na temat tego, co sądzą o najnowszym pomyśle UE, która rzekomo chce, by w związku z napływem imigrantów z krajów arabskich wprowadzić w szkole obowiązkowe nauczanie cyfr arabskich. No i to podchwyciło na temat, które ma spory dział lewicowych obrońców y, islamu w Europie. No i co? No i oczywiście mamy artykuł, który jest jednym wielkim łachem z tej sytuacji, śmiechem obnażającym jakby prostotę i głupotę niewyedukowanych i rasistowskich poprzez swoją niewiedzę Polaków. Yy, no tytuł brzmi genialny pomysł polskiego youtubera. Przypytał Krakowian czy w szkole powinni uczyć cyfr arabskich. Ach te odpowiedzi. No więc yy, gdy chce się obnażyć czyjąś głupotę yy, no to samemu trzeba mieć wiedzę. Yy. To napisał akurat Bartosz Świderski tutaj ten artykuł. No bo tak, rzeczywiście mamy na nasze cyfry określenie zwyczajowe cyfry arabskie. Ale obecnie nie są to cyfry arabskie w sensie rzeczywistym. Gdyż mamy też cyfry arabskie współczesne, które wcale nie przypominają cyfr używanych w Europie. Na przykład 0 to jest Punkcik, taki kwadracik w środku. Później piątka to jest jakby rosyjskie L albo taka delta bez dolnego brzegu. Także poza jedynką, a co nie sztukan, no bo jedynka to jest linia, wszystkie inne cyfry nie przypominają za bardzo naszych. Jeśli ktoś zna średniowiecze, to może się przekonać, jak z cyfr arabskich, które kiedyś były używane, Dochodziliśmy do naszych cyfr, które mają zupełnie inny kształt w większości. Te różnice są dużo większe niż między alfabetem łacińskim a na przykład cyrylicą. A przypominam, że zarówno alfabet łaciński, jak i cyrylica, jak i pismo arabskie, jak i pismo aramejskie, jak i być może nawet sanskryt wywodzą się z tego samego rdzenia, czyli pisma fenickiego. Więc w tym momencie, jak się mówi, że no nie wiem, te cyfry są tak podobne, że można nadal mówić arabskie, no to y, trochę się rozmija to z prawdą, prawda? Bo y, nie mówimy na, na wszystkie alfabety, że to jest alfabet fenicki, prawda? Mówimy, że mamy alfabet łaciński albo cyrylicę, albo alfabet grecki, albo. Pismo arabskie, czy pismo aramejskie, czy pismo hebrajskie, prawda? Chociaż one wszystkie pochodzą z tego samego rdzenia. Czy nazwa pismo arabskie, cyfry arabskie jest słuszna? Otóż też nie jest słuszna, gdyż, gdyż tak naprawdę y, liczenie dziesiętna, zwłaszcza zero, odkryli Hindusi. Arabowie tylko i wyłącznie zapożyczyli od nich ten pomysł, tak samo jak zapożyczali z naszej cywilizacji niektóre poglądy Arystotelesa, Platona, niektóre wynalazki. Niektóre rozwijali przez jakiś czas, niestety, trwało to tylko 400, 300, 200 lat, do dzisiaj jakby ten proces się zamknął. No więc wypożyczali te pomysły z naszej cywilizacji i z cywilizacji indyjskiej, tudzież zniszczonej przez islam cywilizacji perskiej. E, więc poprawnie, by, można by mówić, że używamy cyfr indyjskich, tak? zwłaszcza, że mało kto z Was zapewne wie, jak w sanskrycie nazywano i zapisywano te cyfry. A tutaj moglibyście się zdziwić: sprawdźcie po prostu, tak? czy, czy te wzory jakby rzeczywiście powstały w Bagdadzie, czy jednak też były czymś zainspirowane. No więc to są cyfry indyjskie, tak naprawdę, jeśli patrzymy w historię. Natomiast, jeśli ktoś żyje współcześnie, w 2016 roku, no to po prostu może się pomylić i może stwierdzić, że istnieje coś takiego jak zapis y, cyfr, liczb, y, który istnieje w, pa w państwach arabskich. Oni sobie na przykład zdają z tego sprawę, mają swoje cyfry, ale czasami, na przykład w niektórych krajach używa się cyfr takich samych jak w Europie. Tak? I tutaj mamy wyraźną różnicę. Mamy banknoty z państw arabskich. Gdzie czasem mamy też opis po angielsku, tak, żeby ktoś, kto nie zna pisma arabskiego, był w stanie odczytać, no, co to w ogóle jest za banknot. No i oczywiście ten opis dotyczy także cyfry. Jak mamy taką deltę bez dolnej linii, która jest współczesną cyfrą arabską, no to trzeba jeszcze napisać osobie pochodzącej z Europy, ale również osobie pochodzącej z Chin, tak? czy nawet z Indii, że owe. Dziwne delta oznacza piątkę, tak? I w tym momencie nie jest to dziwne, że ktoś żyjący współcześnie może pomyśleć, że cyfrą arabską właśnie jest ten zapis cyfr, który znamy z, z banknotów, chociażby używanych w państwach arabskich. Jak chcecie, możecie sobie sprawdzić banknoty w sieci, prawda, albo znaczki pocztowe arabskie, zobaczycie, że są tam cyfry. Które są arabskie i które już y, bardzo słabo przypominają nasze cyfry używane w Europie, które rzeczywiście zapożyczyliśmy za pośrednictwem Arabów od Hindusów. Czyli jeśli szukajem, szukamy jakiejś poprawnej frazeologii historycznej, no to powinniśmy mówić, że używamy cyfr indyjskich. A współcześnie istnieją oczywiście cyfry arabskie, które od XIII-XIV wieku ewoluowały z podobnego rdzenia. U nas się bardzo zmieniły w stosunku do tamtych, dlatego ciężko nam odczytać, jaką wartość ma arabski banknot, jeśli jest zapisany cyframi używanymi przez Arabów. No, a na zakończenie powiem, że po prostu wyciąga się takie tematy, żeby pokazać jak, jacy to Waskudni są ci Polacy, jacy śmieszni że przecież dzieci się uczą matematyki, wszystkie używają cyfr arabskich, a tu nagle taki ignorancki i rasistowski tłum nie wie, co to są cyfry arabskie, protestuje przeciwko czemuś oczywistemu. No i oczywiście inne media, którym strasznie zależy na tym, żebyśmy przyjmowali jak najwięcej muzułmanów, podchwytują to właśnie w ten sposób. Genialny pomysł polskiego youtubera. Przypytał Krakowian, czy w szkole powinni uczyć cyfr arabskich. Ach, te odpowiedzi. No to ja dałem odpowiedź że jeśli chce się kogoś ośmieszyć, być może słusznie, to też trzeba się postarać samemu nie ośmieszyć.